Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na seminarium poświęconym fakturowaniu i zmian w fakturowaniu, które wejdą od stycznia 2013 roku. Będę chciał Państwu chwilę na ten temat opowiedzieć, przybliżyć temat i wspólnie z Państwem, mam nadzieję, zastanowić się nad konsekwencjami tego, wydaje mi się, ważnego wydarzenia. To muszę sobie tutaj kliknąć. Jeszcze chwilka. No właśnie. Myślę, że warto zacząć od tego, skąd wzięły się te zmiany i co tak naprawdę je spowodowało. Otóż, proszę Państwa, przede wszystkim ścisła harmonizacja przepisów wewnątrz wspólnoty Unii, wewnątrz Unii Europejskiej. Tutaj przede wszystkim najważniejsze są dwie dyrektywy. Dyrektywa z 2006 roku, ta główna dyrektywa dotycząca podatku od towarów i usług, oraz dyrektywa z 2010 roku, która wprowadza w niej dosyć istotne zmiany. I zwłaszcza ta ostatnia dyrektywa jest tutaj szczególnie interesująca, ponieważ ona wyznacza jednolite standardy i zasady stosowania podatku VAT w całej Unii Europejskiej, w tym oczywiście i w Polsce. I w związku z tym musimy się do tych zasad dostosować, musimy znowelizować nasze prawo i znowelizować podatek VAT, w którego praktykę stosowania mamy już od 19 lat, bo taką mamy tradycję stosowania podatku VAT w Polsce. Ta ustawa, czy też ustawy, można już nawet tak powiedzieć, związane z podatkiem od towarów i usług, już ponad 40 razy nowelizowane. No i właśnie stoimy w przededniu kolejnej, bardzo poważnej, gruntownej i głębokiej nowelizacji tego aktu prawnego. Ale wróćmy do dyrektyw. Tu po pierwsze harmonizacja przepisów. To jest pierwszy element, który sprawił, że musimy znowelizować przepisy w Polsce. Ale również bardzo ważne dla Unii są, proszę Państwa, faktury elektroniczne. Jest tutaj wyraźnie widać, jest taka bardzo silna tendencja na to, żeby rozwijać fakturowanie elektroniczne, żeby fakturowanie elektroniczne uczynić równoważnym fakturowaniu papierowemu i żeby usuwać wszelkie bariery, które stoją przed tą formą fakturowania. I to wyraźnie w dyrektywach widać i musiało to znaleźć odzwierciedlenie również w projektach przepisów. Wydaje mi się, że bardzo ważne są również w kontekście dyrektywy, która nakłada na państwo polskie obowiązek znowelizowania prawa o VAT, dwa terminy. Pierwszy termin to 31 grudzień 2012 roku, bo to jest ten termin, w którym muszą zostać uchwalone w Polsce, między innymi w Polsce, przepisy dostosowujące właśnie do tejże dyrektywy, a termin ich stosowania został wyznaczony na 1 stycznia 2013 roku. I to wyraźnie jest w dyrektywie zapisane. I to czepiam się tych terminów i mówię o nich tak wyraźnie, dlatego że one są niezwykle ważne w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj, co dzieje się dzisiaj z projektem i o czym za chwilę jeszcze będę mówił. Aktualny status prac legislacyjnych nad projektem jest taki, że w Sejmie znajduje się projekt ustawy. Ten projekt ustawy jest już po pierwszym czytaniu, został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. I co ciekawe, wczoraj mamy taką świeżą informację, że komisja zaproponowała dosyć istotne zmiany w tym projekcie. Zaproponowała również zmianę terminów. Pytanie, czy rzeczywiście one utrzymają się i jak będą te zmiany wyglądały w praktyce, ponieważ komisja zaproponowała przesunięcie obowiązywania przepisów na 1 stycznia 2013 roku, co w kontekście wskazań dyrektywy chyba będzie trudne do utrzymania. Jak będzie naprawdę, trudno powiedzieć, bo dopiero mamy etap prac w komisji. Natomiast warto w tym kontekście zauważyć również, że niezależnie od zmian ustawowych, minister finansów skierował, czy przygotował również projekt rozporządzeń. Projekt rozporządzeń regulujących dokładnie te same kwestie. I to są trzy rozporządzenia. Jedno główne rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur oraz sposobów ich przechowywania. To bardzo ważne rozporządzenie. To jest to rozporządzenie, na którym można by powiedzieć w Polsce opiera się fakturowanie. To rozporządzenie jest wydane na podstawie artykułu 106 ustawy od podatków i usług
I teraz mamy jakby taką dosyć ciekawą sytuację, bo z jednej strony został skierowany projekt ustawy z określonymi terminami, określonymi zmianami, a jednocześnie niejako w tle przygotowywany jest i przedstawiony projekt rozporządzenia ministra finansów, który te same kwestie reguluje, wprowadzając jednak nieco inne terminy. No i mamy bardzo ciekawą sytuację. Otóż według ustawy, według projektu ustawowego, termin wprowadzania zmian jest albo 1 stycznia, albo 1 lipiec dotyczący niektórych zmian, a według rozporządzenia 1 stycznia 2013 roku. Więc ja przyznam Państwu, że no, mam tutaj pewien problem z tym, żeby dobrze określić, w którym tak naprawdę momencie te istotne zmiany związane na przykład ze sposobem fakturowania zostaną tak naprawdę wprowadzone w życie. Jakby tego było mało, mamy w Sejmie jeszcze jeden zupełnie świeży, nowy projekt zmian w przepisów, również w ustawie o towarów i usług, a mianowicie projekt ustawy deregulacyjnej, który znajduje się przed pierwszym czytaniem. Został już wniesiony do Sejmu, o ile dobrze pamiętam, 29 października taki projekt rząd przesłał do Sejmu. Jest to bardzo ciekawy projekt wprowadzający zmiany w kilkunastu zupełnie różnych ustaw, między innymi w ustawie od podatku od towarów i usług. Również z proponowanym terminem obowiązywania od 1 stycznia 2013 roku. Więc ja muszę Państwu przyznać szczerze, takiego zamieszania to już dawno nie widziałem, ponieważ naprawdę trudno się zorientować, kiedy co, jaki przepis, w którym aspekcie i dokładnie zostanie zmieniony. Jakoś spróbujmy może to uporządkować. No i na razie nic. O. No i przepraszam, jeszcze muszę wrócić do poprzedniego ekranu. Otóż ja przygotowałem taką oto tabelkę, w której zebrałem 23 istotne zmiany. Nie są to wszystkie zmiany przewidziane w przepisach, ale wybrane. I proszę zobaczyć, zestawiłem zmiany, które są proponowane w ustawie z określonymi przepisami tejże ustawy i terminami, w których mają wejść w życie, z projektami rozporządzenia bliźniaczych czy adekwatnych, równorzędnych zmian, które z kolei mają obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku. No, muszę Państwu powiedzieć, że dopiero gdy przygotowałem tą tabelkę, to doszedłem do wniosku, że rzeczywiście jest to nieco skomplikowane. A co do ciekawe, no, zmienia się, tak? Mamy właśnie informację, że Komisja Finansów Publicznych jeszcze postanowiła te terminy zmodyfikować. Więc jak będzie naprawdę w tym momencie bardzo trudno powiedzieć. Myślę, że musimy bardzo uważnie, intensywnie śledzić postępy prac legislacyjnych i to wszystko, co się z projektami będzie działo. Ja ze swej strony mogę zapewnić jako przedstawiciel firmy produkującej oprogramowanie, że tym się zajmujemy i że śledzimy te zmiany na bieżąco. Ale zobaczmy, cóż takiego w takim razie może się wydarzyć i cóż może się wydarzyć już niebawem, bo od 1 stycznia 2013 roku. Zwłaszcza w obszarze fakturowania, no bo taki mamy dzisiaj temat spotkania. Zatem kluczowe będzie rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur oraz sposobu ich przechowywania. Tak jak wspominałem, to jest to rozporządzenie, na którym opiera się dzisiaj fakturowanie w Polsce. Jest to rozporządzenie wydane na podstawie artykułu 106 ustawy od podatku od towarów i usług. Tam jest delegacja dla ministra finansów, żeby takie rozporządzenie wydał. I jest to rozporządzenie niezwykłe. Bardzo obszerne, bardzo szczegółowe, bardzo proceduralne, które, tak można powiedzieć, krok po kroku wskazuje podatnikowi, jak ma postępować z fakturami, w jaki sposób ma je wystawiać, co się na tych fakturach powinno znajdować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego rozporządzenia, do tego aktu prawnego. I ono z jednej strony
jest dla nas ograniczeniem, a z drugiej strony pewnym ułatwieniem w stosowaniu przepisów, właśnie ze względu na to, że ono jest takie konkretne i proceduralne. Zmiana, która jest przewidziana w myśl wskazań dyrektywy, idzie w innym kierunku. Mianowicie jest to taka zmiana, która mówi, że przepisy muszą być nie aż tak konkretne, nie aż tak precyzyjne, powinny pozostawiać więcej wolności podatnikowi, powinny pozostawiać więcej swobody na skonstruowanie takiej, a nie innych procedur obsługi. I w tym duchu dyrektywa postępuje i w tym duchu idą zmiany ustawowe zapisane w projekcie zmian ustawy od towarów i usług. Zatem przepisy rozporządzenia w myśl projektu ustawy zostaną po prostu do tej ustawy przeniesione. Znika w projekcie ustawy artykuł 106, który jest podstawą do wydania rozporządzenia, a więc rozporządzenie w którymś momencie, według projektu z dniem 1 lipca 2013 roku, po prostu straci podstawę prawną i przestaje obowiązywać. Przepisy ustawy zostaną przeniesione, przepisy rozporządzenia zostaną przeniesione do ustawy, przy czym to przeniesienie nie jest stuprocentowe. Przy tym przeniesieniu one zostaną zdecydowanie uproszczone, rozluźnione i nie będą już tak konkretne i tak proceduralne, jak to jest zapisane. I cóż to w takim razie oznacza, ta filozofia? Czy to dobrze, czy to źle dla nas wszystkich, dla podatników? No, generalnie dobrze, ponieważ daje nam to większą swobodę i szansę odpowiedniego ułożenia procedur, sposobów, metod fakturowania, które stosujemy w firmie. Natomiast wiąże się to też oczywiście z zagrożeniem. Mianowicie będzie nam już trudniej wykazać, że na przykład jak stosujemy literalnie, krok po kroku treść rozporządzenia, to jesteśmy jakby bezpieczni w kontaktach z Urzędem Skarbowym. Teraz będzie nieco trudniej. Teraz niejakby tą procedurę, czy zasady, czy sposoby postępowania z fakturami, niezależnie od tego, czy rzecz dotyczy faktur, które sami wystawiamy, czy te, które będziemy otrzymywać, będziemy musieli po prostu przygotować w firmie, będziemy musieli je opracować, przyjąć i przestrzegać. Są też w ramach tego przenoszenia różne ciekawostki. Na przykład rezygnacja z not korygujących została zapisana w projekcie, czyli po prostu cały paragraf, który mówił o wystawianiu not korygujących w sytuacji, kiedy należało skorygować, można było skorygować fakturę, mniejsze błędy, w myśl rozporządzenia zostaje usunięte. W myśl rozporządzenia również są wprowadzone zmiany w obsłudze zaliczek, rozluźnienie całego mechanizmu obsługi zaliczek. To też będzie nieco prościej stosować i nie będzie aż takich formalizmów. Przy okazji przeniesienia też przepisów znika element związany z fakturami wewnętrznymi, do których jesteśmy mocno przyzwyczajeni i które wprost w ustawie były wskazywane. W projekcie nie ma czegoś takiego jak faktury wewnętrzne, dyrektywa nie zna takiego pojęcia i w związku z tym dostosowując jakby nasze przepisy, harmonizując je z przepisami Unii Europejskiej, musieliśmy, czy też musiały być w projekcie usunięte. Zatem tu chciałbym podkreślić przede wszystkim zwrócić uwagę na ten aspekt. Przy zmianie przepisów i przejście z rozporządzenia do ustawy wiele elementów ulega pewnemu rozluźnieniu, nie jest już takich sztywnych, co oznacza, że musimy na to po prostu zwrócić większą uwagę. A cóż dalej w związku z tym z fakturami? Otóż już zarówno w projekcie ustawy, jak i w projekcie nowego rozporządzenia, którego termin obowiązywania został ustalony na 1 stycznia 2013 roku, wprowadzane są różne zmiany o charakterze, powiedziałbym, porządkowym, chociaż może nie tylko. Na przykład przyzwyczailiśmy się przez lata, że faktura to jest faktura VAT. Od nowego roku faktura VAT nie będzie już fakturą VAT, będzie po prostu fakturą, tak jak stosuje się to w całej Unii Europejskiej.
Podobnie faktura w ATMP czy inne nazwy. Te nazwy tych dokumentów mają się zmienić. Proszę się zatem nie dziwić, gdy Państwo od 1 stycznia otrzymacie od kontrahenta dokument, który będzie się nazywał faktura, to tak ma być. Tak to po prostu ma funkcjonować. Trochę nam tutaj minister finansów stara się ulżyć, na przykład znosząc obowiązek podawania numeru rejestracyjnego na fakturach, tankując paliwo. Więc są to zmiany ciekawe, zmiany korzystne, ujednolicenie nazw czy stosowania zasad w ramach Unii, tak jak wszyscy, jak w całej Unii Europejskiej będziemy stosowali podobnie nazywające się dokumenty, mniej formalizmów. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę na pewne niebezpieczeństwo, które się z tym wiąże. Mianowicie przyzwyczailiśmy się do stosowania dosyć powszechnie takiego rozwiązania jak faktura uproszczona, która jest pomysłem na to, by jak faktura pro forma, która jest pomysłem na to, żeby żądać od kontrahenta zapłaty, a potem dopiero następuje na przykład dostawa. Po wprowadzonych zmianach, w których to usuwamy nazwę VAT z nazwy dokumentu pod tytułem faktura, może się okazać, że dokument pro forma czy faktura pro forma spełnia wszystkie te kryteria, które są określone w rozporządzeniu i dalej potem w ustawie, które powinna faktura zawierać. Zatem istnieje niebezpieczeństwo, że urzędy skarbowe mogą uznać fakturę pro forma za fakturę. Zwracam na to Państwu uwagę i proponuję przemyśleć jakby w swój sposób fakturowania, zasady, według których Państwo postępujecie i na przykład oznaczyć dokument faktura pro forma, jeżeli Państwo korzystacie z tej metody, dopiskiem, że nie jest to faktura w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bo wówczas no, trudno taki dokument będzie uznać za dokument VAT-owski. Bardzo ciekawa zmiana przewidziana w rozporządzeniu, a w ślad za tym również w ustawie, to faktura uproszczona. To jest pomysł europejski, to jest taki pomysł, w którym wprowadzamy jakby możliwość obsługi wystawiania faktur uproszczonych, takich, których wartość towaru łącznie z podatkiem nie przekracza kwoty 450 zł. Zatem będzie to dosyć ciekawa zmiana, bo do tej pory przyzwyczailiśmy się, wiemy, że dla osób fizycznych wystawiamy faktory, dla firm, dla osób fizycznych wystawiamy paragony, dla firm wystawiamy faktury, natomiast od myśl nowych przepisów będzie troszeczkę inaczej. Dalej dla osób fizycznych będziemy wystawiać paragony, natomiast dla firm będą to mogły być faktury pełne albo faktury uproszczone, jeżeli tak wystawca faktury, podatnik zdecyduje i zechce tą formę uproszczoną zastosować. Faktury uproszczone, no cóż to jest? Tak, takie bardzo, to są faktury rzeczywiście uproszczone. Można powiedzieć, że ich zawartość informacyjna jest zbliżona do tego, co dzisiaj zamieszczamy na paragonach, ale z takim oto rozszerzeniem, że trzeba będzie koniecznie zidentyfikować odbiorcę faktury, zidentyfikować kontrahenta i ta identyfikacja będzie się odbywała wyłącznie po numerze NIP. Nie po nazwie, nie po adresie firmy, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni, ale po numerze NIP. No cóż to daje? Po co w ogóle wprowadzamy takie rozwiązania z fakturami uproszczonymi? No jak się wydaje, jest to pewne ułatwienie dla tych, którzy wystawiają duże ilości drobnych faktur na niewielkie kwoty, na przykład na stacjach benzynowych, na przykład w hotelach. Wówczas taki proces wystawienia faktury kontrahentowi, który jest kontrahentem incydentalnym, który pojawia się, nabywa towar i prawdopodobnie więcej nie będziemy mieli z nim kontaktu. No prawdopodobnie jest to pomysł na usprawnienie procesu, uproszczenie i przyspieszenie całego procesu fakturowania. Natomiast ja bym chciał Państwu zwrócić uwagę na zagrożenie, które się z tym wiąże, ale zagrożenie nie tyle związane z wystawianiem tego dokumentu, bowiem no, jego wystawianie nie powinno raczej sprawiać większych trudności,
co raczej z obsługą po stronie rejestracji, wówczas gdy już taką fakturę uproszczoną od kontrahenta otrzymamy. Ciach. Proszę zobaczyć, bo faktura uproszczona mogłaby wyglądać na przykład tak. Ma ona dane wystawcy, natomiast w miejscu, w którym zamieszcza się zwykle dane odbiorcy, będzie po prostu zamieszczony wyłącznie NIP kontrahenta. Bardzo ciekawa sytuacja występuje wówczas, kiedy to taka faktura będzie dotyczyła sprzedaży opodatkowanej jedną stawką VAT, na przykład stawką podstawową 23%. Otóż wówczas nie będzie trzeba wykazywać nawet tej stawki, a więc taka faktura mogłaby być wystawiona w sposób taki, jak tutaj na tym obrazku widać, czyli z informacją wyłącznie o kwocie podatku i kwocie łącznie z podatkiem, bez informacji, jaka to jest stawka. No, jest to pewna komplikacja, po stronie rejestracji tej faktury, no bo wówczas ten, kto taką fakturę otrzyma, no musi niejako zgadnąć, z jaką stawką ma do czynienia, musi ją wyliczyć, aby poprawnie zaewidencjonować taki dokument. Także po stronie wystawcy jest to rzeczywiście uproszczenie. Można skrócić czas wystawiania faktur, natomiast po stronie odbiorcy no może to wiązać się z pewnymi komplikacjami i trzeba będzie sobie z tym jakoś poradzić. Inna sekundka. Inna bardzo ciekawa zmiana, przewidziana zarówno w ustawie, jak i w projekcie rozporządzenia, to są faktury zbiorcze do wielu wydań. Dzisiaj mamy tak, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą usług ciągłych, może być taka sytuacja, że podatnik określa na fakturze miesiąc i rok sprzedaży, wtedy może wystawić nie później niż do 7 dnia następnego miesiąca tak zwaną fakturę zbiorczą, która obejmuje wszystkie usługi czy wszystkie dostawy zrealizowane w tym okresie objętym fakturą. No i tutaj ustawodawca w ślad za dyrektywą idzie dalej. Mianowicie wprowadza, rozszerza jakby tą możliwość. Mianowicie zapisuje to tak. Faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub świadczenia dokonanych lub świadczeń dokonanych w trakcie miesiąca i wymaga wystawienia do końca miesiąca takiej faktury. Czyli już nie tylko w przypadku usług ciągłych, ale można sobie wyobrazić, że kolejno realizowane dostawy mogą być dla kontrahenta po prostu fakturowane jedną zbiorczą fakturą. No, zapewne jest to pomysł na uproszczenie sprzedaży, na uproszczenie procesu. Jest to pomysł na to, żeby tych dokumentów w obrocie było mniej. Jest to pomysł na to, żeby cały system odbiorcy, wystawiania, akceptowania faktur, czy też rejestrowania faktur po stronie kontrahenta przebiegał sprawnie, z całą pewnością. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że faktura jest też oczywiście no, żądaniem zapłaty skierowanym do kontrahenta. Więc jeżeli teraz fakturę będziemy wystawiać, skorzystamy z tego rozwiązania i wystawimy jedną fakturę na koniec miesiąca, i ona będzie dokumentować wszystkie dostawy w tym miesiącu zrealizowane, czyli zarówno te zrealizowane w pierwszym dniu, jak i w ostatnim, no to pojawi się problem związany z płynnością. Trzeba będzie dłużej oczekiwać na pieniądze z tym związane. W związku z tym tu niektórzy doradcy podatkowi skłaniają się ku myśli, że być może pojawi się obszar na stosowanie faktur handlowych, które nie będą fakturami dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług, ale będą fakturami handlowymi, które to będą stanowiły
żądanie czy oczekiwanie zapłaty ze strony kontrahenta. Być może rzeczywiście w tą stronę nasz system i praktyka życia gospodarczego będzie ewoluowała. Inną bardzo ciekawą zmianą, wydaje mi się, że stwarzającą dużo możliwości kształtowania procesów biznesowych, kształtowania relacji między sprzedawcą a odbiorcą, jest możliwość wystawiania faktur przez nabywcę. My co prawda mamy już podobne rozwiązania zapisane w tym rozporządzeniu fakturowym, o którym wspominałem wcześniej. Natomiast w praktyce spełnienie kryteriów, które tam są zapisane, jest niezwykle trudne i kłopotliwe. Trzeba podpisać odpowiednie porozumienie. To porozumienie przedstawić do naczelnikowi urzędu skarbowego w określonym terminie. Trzeba uzyskać podpis na akceptujący przez sprzedawcę, wówczas gdybyśmy chcieli faktury w jego imieniu wystawiać. Te warunki i te ograniczenia w myśl projektów, przepisów ulegają zdecydowanemu uproszczeniu. Wydaje się, że tu się otwiera rzeczywiście możliwość i rodzi się duża szansa na to, żeby ten model fakturowania, w którym to nabywca wystawia fakturę sprzedawcy w jego imieniu i tą fakturę rejestruje u siebie i w odpowiedni sposób rozpoznaje i odlicza później podatek, ma zdecydowanie większe szanse na zaistnienie w życiu gospodarczym. Stwarzane są zupełnie nowe warunki i wydaje mi się, że w wielu sytuacjach w praktyce życia codziennego, zwłaszcza wtedy, kiedy to nabywca ma jakby lepszą orientację co do tego, co tak naprawdę kupił, jakie usługi czy jakie towary nabył, zdarzają się takie sytuacje, to rozwiązanie będzie zyskiwało na popularności i moim zdaniem wejdzie do szerszego znacznie stosowania do praktyk gospodarczej niż ma to miejsce dzisiaj. Bo dzisiaj, mimo że takie przepisy teoretycznie istnieją, to praktyka w tym modelu samofakturowania jest dosyć skąpa. Natomiast dalej, już gdy te faktury będzie mógł wystawić nabywca towarów i usług w imieniu podatnika, oczywiście niezbędna będzie procedura, niezbędne będzie porozumienie, w którym sprzedawca i nabywca umówią się co do sposobu obsługi faktur. I on musi być tam również w myśl projektowanych przepisów zapisana procedura, w jaki to sposób sprzedawca będzie akceptował fakturę wystawioną w jego imieniu przez nabywcę. Cóż to daje? Czy warto się w ogóle interesować takim rozwiązaniem? No, moim zdaniem warto, bo to oczywiście daje sprzedawcy szansę na przerzucenie kosztów związanych z obsługą fakturowania, ale przede wszystkim daje też szansę na wyeliminowanie różnych pomyłek, które w praktyce gospodarczej, w praktyce biznesowej często się zdarzają. W takiej to sytuacji, kiedy to sprzedawca fakturuje nabywcę, a nabywca lepiej wie tak naprawdę, co kupił od sprzedawcy. Bo wówczas to jest wiele pomyłek, wiele korekt, wiele zamieszania z tym związanym, a ten model zdecydowanie to upraszcza i daje tutaj i wychodzi naprzeciw takim potrzebom biznesowym. Natomiast warto pamiętać, że niezależnie od tego, tu zawsze odpowiedzialność jest po stronie sprzedawcy. To on odpowiada za odpowiednie wystawienie faktury i za rozliczenie podatku należnego, czyli za to, co szczególnie interesuje urzędy skarbowe. Proszę Państwa, to były zmiany przedstawione przeze mnie, które dotyczą obszaru fakturowania. Przede wszystkim te związane z filozofią
z tym, że zmienia się podejście do fakturowania. Że teraz nie wystarczy już bazować literalnie na brzmieniu przepisów zapisanych w rozporządzeniu, ale trzeba stworzyć własne sposoby, własne metody, własną procedurę fakturowania i jej przestrzegać. Ale też proszę zwrócić uwagę, że oprogramowanie, które pewnie Państwo wykorzystujecie w tym, żeby fakturować, żeby wystawiać faktury, żeby przyjmować i ewidencjonować, no będzie wymagało pewnego dostosowania. Proszę zwrócić uwagę na nazwy dokumentów. To jest, no wydawałoby się drobiazg, tak? Natomiast proszę zwrócić na to uwagę, proszę się nie dziwić, gdy Państwo otrzymacie dokument, który będzie się teraz nazywał faktura, a nie tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni od 19 lat, faktura VAT. To w myśl nowych przepisów będzie poprawne. Proszę zwrócić uwagę na proformę. Jeżeli Państwo korzystacie z tej formy, warto dodać tam zastrzeżenie, że nie jest to faktura w rozumieniu ustawy od podatków od towarów i usług, żeby zabezpieczyć się przed ewentualnym rozpoznaniem przez urzędy skarbowe, że powstał podatek należny. Warto też zwrócić uwagę na obsługę faktur uproszczonych, na to, co będzie się działo, czy będziecie Państwo w ogóle korzystali z tego rozwiązania jako wystawcy, a nawet jeżeli nie będziecie Państwo z tego rozwiązania korzystać, no bo nie ma takiego obowiązku, jest to rozwiązanie fakultatywne, to można z całą, to prawdopodobnie przytrafi się Państwu sytuacja rejestrowania takich dokumentów, no i wówczas też oprogramowanie powinno sobie z taką sytuacją poradzić i odpowiednio takie rzeczy obsłużyć. Warto również zwrócić uwagę na faktury zbiorcze do wielu dostaw. To się teraz, cała procedura i proces z tym związany znacznie się uprości. Będzie można go zastosować w większej liczbie przypadków. To będzie moim zdaniem znacznie bardziej powszechne. A zatem tam, gdzie rzeczywiście można uprościć całą procedurę i na przykład rozliczać się z kontrahentem niekoniecznie na podstawie faktury, tej faktury podatkowej, która jest wymagana przez ustawę od podatku od towarów i usług, ale na przykład na podstawie faktur handlowych, czy na podstawie innych dokumentów w trakcie roku, w trakcie okresu, a potem na przykład po zakończeniu okresu dopełnić niejako pełnego rozliczenia, to wydaje się, że to jest bardzo ciekawy i obiecujący model, który pozwala na uzyskanie wielu oszczędności. Wreszcie faktury wystawiane przez nabywcę. Tu oprogramowanie, które wspierałoby ten proces, no, musi odpowiednio rozpoznać taki fakt i wystawca takiego dokumentu, który wystawia go w imieniu swojego sprzedawcy, no, musi go oczywiście w odpowiedni sposób obsłużyć. Dla niego będzie to faktura zakupu i jako taką fakturę musi zarejestrować i jako taką fakturę, czyli jako podatek naliczony, w odpowiedni sposób obsłużyć we własnych systemach. I to jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby oprogramowanie wspierało te procesy. Klikam, nic. Mhm. O właśnie, a teraz pytania. Zobaczymy, jakie mamy pytania. Mhm. Na razie jeszcze nie widzę. Maili, pytań, ojej. No dobrze, spróbujemy. Dobrze. A co z rachunkami osób nie wiem. Czytam pytanie, a co z rachunkami osób nie będących VAT-owcami? To znaczy, że ich nie będzie? Nie, przepisy tutaj nie poruszają jakby tego tematu, nie dotykają w ogóle tego aspektu, czyli należy domniemywać, że jakby zmian w tym obszarze nie będzie.
Patrzę, czy jeszcze są jakieś pytania. Tu mam pytanie techniczne. Dobrze. Pytanie od pani Agnieszki. Czyli na fakturze uproszczonej należy wpisać tylko NIP? Tak, po stronie danych nabywcy. Nabywcę będziemy w fakturze uproszczonej identyfikowali wyłącznie po numerze identyfikacji podatkowej, czyli NIP-u. Ani nazwy, ani adresu firmy nie będziemy tam podawać. Tutaj mam pytania techniczne. Patrzę, czy się pojawią jeszcze jakieś pytania merytoryczne. Ja już tutaj wyświetliłem Państwu ekran. Dziękuję za uwagę, ale z zaproszeniem na kolejne webinarium. Natomiast jeszcze patrzę, czy będą jeszcze jakieś pytania merytoryczne. Jeszcze chwilę czekam, nie widzę. Proszę Państwa, jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś pytania czy wątpliwości z tym związane, zachęcam Państwa do... Sekundkę. Jest tutaj takie pytanie od pani Agnieszki, a co z moim towarem, jeżeli nabywca wystawi fakturę na siebie, jak ci towary zejdą z moich stanów magazynowych? Tu nijak tego przepisy nie precyzują, w jaki sposób rozwiązać tą kwestię w kwestii technicznej, jak rozwiązać to w kwestii technicznej, w jaki sposób ująć zejście ze stanów magazynowych, tak jak pani napisała. Przedmiotem porozumienia między sprzedawcą a odbiorcą. Czy będzie na przykład elektronicznie przekazywana informacja na ten temat, czy będzie przesyłany jakiś raport, czy system będzie to automatycznie zdejmował ze stanów magazynowych. Rozwiązania naprawdę mogą być rozmaite, natomiast ja bym zwrócił uwagę tutaj jakby na dwoistość tychże rozwiązań. One muszą być opisane w sensie procedury i sposobu postępowania. To jest twardy wymóg zapisany w projekcie przepisów, po pierwsze, a po drugie, no dobrze by było, żeby uzyskały odpowiednie wsparcie informatyczne, no żeby takich rzeczy po prostu nie wykonywać ręcznie, bo po prostu można się niepotrzebnie pomylić. Jeszcze tutaj widzę jakieś pytania, muszę sobie powiększyć. Czy będzie aktualizacja programu FK Symfonia? Tak, oczywiście. Przygotowujemy aktualizację oprogramowania i ona będzie udostępniona klientom już na początku grudnia. Na jakiej podstawie, to nie wiem. Ustalić opłatę spalinową. Jakim dokumentem zastąpić fakturę wewnętrzną? Znowu jest problem, ponieważ przepisy nie mówią, jakim dokumentem zastąpić fakturę wewnętrzną. Wydaje się, że tutaj są dwie drogi. Pierwsza to rejestrowanie zdarzeń, które powodują, czy też dla których dzisiaj w myśl przepisów przewidziane jest wystawienie faktur wewnętrznych, czyli rejestrowanie tych zdarzeń w ewidencji rachunkowej, w ewidencji podatkowej na podstawie zdarzeń pierwotnych, czyli na przykład wydania towaru na potrzeby własne podatnika. To jest jeden z takich przykładów, w których to należy dzisiaj w obowiązującym porządku prawnym wystawić fakturę wewnętrzną, czyli pewnie takie zdarzenie należy po prostu zarejestrować w dacie wydania i w tej dacie rozpoznać podatek należny, już bez faktury wewnętrznej. I to jest jedna możliwość. A druga, którą takie informacje nieoficjalne uzyskaliśmy od Ministerstwa Finansów, no że przecież nikt nam nie zabrania dalej stosować faktur wewnętrznych.
Natomiast co do tej drugiego rozwiązania, to ja nie jestem szczególnie przekonany i trudno mi je rekomendować. Ojejku, aż mam tutaj problem, żeby się zorientować. Pytanie od pani Beaty, jak zidentyfikować stawki VAT na fakturze uproszczonej? No, powiedziałbym wyliczyć. Wyliczyć, czy to za pomocą kalkulatora, czy za pomocą programu. W naszym programie przewidziane jest rozwiązanie, które to uprości, ale po prostu wyliczyć i sprawdzić, czy kwota, którą wyliczyliśmy, odpowiada tej zamieszczonej na fakturze. Pytanie od pani Violetty, czy jeżeli będzie błędny NIP na fakturze uproszczonej, to można odliczyć z niej VAT? No tak, błędny NIP, czyli błędnie zidentyfikowany nabywca towaru, no według mnie będzie potrzebna faktura korygująca, bo już w myśl nowych przepisów żegnamy się z notami korygującymi, chyba że coś jeszcze zostanie zmienione w toku prac legislacyjnych. Na razie zarówno projekt rozporządzenia, jak i projekt ustawy od podatku towarów i usług żegna nas z notami korygującymi, więc po prostu fakturą korygującą. Pytanie od pana Jerzego, czy jeżeli transakcja jest na przykład na 250 zł, to można będzie wystawić zwykłą fakturę? Tak, będzie można wystawić, to jest decyzja wystawcy faktury, czy skorzysta z modelu faktur uproszczonych, czy nie, czy będzie korzystał z faktury pełnej. To nie tyle obowiązek, co prawo w myśl dyrektywy i podążającym za nim polskimi przepisami. Czy wszystkie firmy mają napisać procedury wystawiania faktur? Według mnie tak. Powinniśmy przygotować dokumentację wewnętrzną, która będzie opisywać to, w jaki sposób faktury wystawiamy i w jaki sposób faktury obsługujemy właśnie z perspektywy podatków od towarów i usług. Moim zdaniem taką dokumentację powinniśmy posiadać. Czy ona będzie elementem polityki rachunkowości dla podmiotów, które stosują pełne księgi rachunkowe, czy będzie osobnym dokumentem? Tego już jakby nie rozstrzygam. Natomiast wydaje mi się, że taki dokument powinien być w firmie opracowany i sądzę, że będą o taką dokumentację pytać urzędnicy kontroli skarbowej, gdyby taka okoliczność nam się przydarzyła. Tutaj jest pytanie, czy stosowanie faktur uproszczonych jest obligatoryjne? Już odpowiadałem, nie, nie jest, to jest wybór wystawcy. Czemu faktura pro forma miałaby być uznana za normalną fakturę? Pojawia się tutaj takie pytanie. No właśnie, niektórzy doradcy podatkowi skłaniają się właśnie ku takiej myśli, ze względu na to, że w myśl po zmianie przepisów zawartość merytoryczna, informacyjna, typowej faktury pro forma będzie wypełniała wszystkie wymogi, które są stawiane przed fakturą zwykłą. Czyli w sensie zawartości informacyjnej będą się na niej zawierały wszystkie te informacje, na typowej fakturze pro forma, które zawierają się na fakturze zwykłej. Natomiast sam dopisek pro forma nie wydaje się być tutaj wystarczającym zabezpieczeniem, aby wyłączyć ją spod opodatkowania. Dlatego właśnie proponujemy dołączenie tam dopisku, że nie jest to faktura w rozumieniu ustawy od podatków od towarów i usług, co już powinno zabezpieczyć przed takim ryzykiem. Pani Ania pyta, kiedy będzie wiadomo na 100%, które zmiany i kiedy wejdą? Wow, to jest bardzo trudne pytanie. Takie z kategorii do wróżki, proszę Państwa, bo
do wczoraj żyliśmy w świadomości dwóch terminów, terminu styczeń 2013 roku, 1 lipiec 2013 roku. Wczoraj pojawił się nowy termin, 1 stycznia 2014 roku i to jeszcze nie wiadomo, których konkretnie przepisów miały dotyczyć. Więc ja nie potrafię odpowiedzieć. Wydaje mi się, że natomiast patrząc na kalendarz, na to, że zbliża się koniec roku i nowe przepisy powinniśmy już za chwilę stosować, to tego czasu nie ma wiele. Sądzę, że to się rozstrzygnie w ciągu najbliższego miesiąca. Już będziemy to wiedzieć. Od kiedy przestaną obowiązywać faktury wewnętrzne? W myśl przepisów rozporządzenia od 1 stycznia nie będziemy już ich stosować. W myśl przepisów ustawy również od 1 stycznia nie będziemy je stosować i to nawet w ustawie jest w dwóch miejscach na ten temat wspomniane. Raz w przepisach przejściowych, a potem jeszcze w związku z tym, że cały artykuł 106, ten do którego jesteśmy przyzwyczajeni, w ustawie zostanie zamieniony zupełnie nowymi artykułami, 106a na przykład i dalsze z poszczególnymi literkami, a tam właśnie znajdowała się informacja o fakturach wewnętrznych. Tu jest pytanie, co z korektami faktur, jaka jest procedura uzyskania korekty dla faktury uproszczonej? No wydaje mi się, że dokładnie taka sama jak dla faktury pełnej. Nie ma tutaj żadnych różnic. Faktura uproszczona jest pełni prawnym dokumentem podatku od towarów i usług, dokładnie tak samo jak faktura pełna, a zatem i sposób korygowania powinien być dokładnie taki sam. Pytanie, czy małe jednoosobowe firmy muszą opracowywać procedury wystawiania faktur? Jeszcze raz to powiem, moim zdaniem wszystkie firmy muszą opracować, nawet firmy jednoosobowe. Natomiast oczywiście zakres informacji w tych procedurach dla firmy jednoosobowej, czy na przykład dla huty z wieloma oddziałami, będzie zapewne zupełnie inny. Mnie się wydaje, że w przypadku małych firm wystarczą wręcz spisane na jednej czy może dwóch stronach formatu A4 podstawowe zasady, według których fakturujemy i jak to się po prostu u nas odbywa. I wydaje mi się, że to będzie zupełnie wystarczającym dokumentem. Natomiast pojawiają się takie elementy, które po prostu w tejże procedurze trzeba rozstrzygnąć. Na przykład to, czy korzystamy z faktur uproszczonych, czy nie, czy korzystamy z faktur elektronicznych, czy nie, w jaki sposób je akceptujemy, w jaki sposób je rozliczamy. Takie elementy w procedurze powinny się pojawić. Tak, tu jest rzeczywiście bardzo dobre pytanie pani Krystyny. Jak uzgodnić, potwierdzić saldo na dzień bilansowy dla NIP-u? No, przyznam szczerze, że rzeczywiście to jest trudne, tak? No bo jak do NIP-u wysłać potwierdzenie sald? Trudna sprawa. Natomiast to też warto zwrócić uwagę i przemyśleć dobrze pomysł na stosowanie faktur uproszczonych. Bo być może te faktury powinny mieć zastosowanie w firmach tam, gdzie od razu, na bieżąco, w ślad za wystawieniem faktury odbywa się płatność za nią. Czyli w takiej sytuacji, w której nie wystąpią w ogóle salda należności od kontrahenta. Ja bym się na przykład ku takiej myśli skłaniał i tak bym formułował procedury fakturowania w firmie. Dają mi tu, proszę Państwa, sygnał, że czas dobiega końca, także niestety nie odpowiem już na pozostałe pytania. Natomiast zachęcam Państwa do kontaktów z infolinią VAT, którą uruchomiliśmy. Jej telefon macie Państwo tutaj podany. Infolinia VAT. Proszę sobie ewentualnie zapisać, jeżeli Państwo możecie. Telefon kierunkowy 22, potem 417 93 93. I pod tym numerem telefonów dyżuruje nasz ekspert.
który chętnie odpowie Państwu na pytania. Bardzo dziękuję.